Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o tym, co się dzieje z Blockstar Planet, czy koło fortuny kiedyś może wrócić, czy różne inne rzeczy też mogą wrócić, bo Blockstar Planet się cofa w czasie ogólnie. Cofnęło się w czasie o jakieś 2 lata. Tyle rzeczy usunęło, tak więc wiecie, to bardzo niefajne to jest. Tak więc no, ale zaczynamy z tym super filmem. A ten film będzie super, bo poznacie, czy koło fortuny jeszcze wróci do Blockstar Planet. Tum, 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 tum. Dobra, a tak więc jak już jesteśmy w odcinku i wejdziemy sobie w pocztę, co nie? I klikniemy sobie tu. To mamy, że zadania wróciły. A jeszcze była taka jedna wiadomość z klockami koła fortuny. I tam było napisane, że koło fortuny wzięło sobie przerwę, co może oznaczyć, że koło fortuny jeszcze może wrócić, skoro przerwę, czyli nie na zawsze, bo nie ma przerwy na zawsze, to się nazywa ucieknięcie. Tak jak uciekłem z YouTube'a, z filmów, bo mi OBS nie działo, ale to nieważne. Kolejna informacja, co się dzieje z Blockstar Planet i dlaczego nie ma przeceny na klocki? A to dlatego, że Blockstar Planet chce zarobić i po prostu daje więcej dni na VIP-y star, oczywiście, niezwykłe, star VIP-y oczywiście, bo więcej zarobią. No i widzicie, widzicie co oni robią? Widzicie jak od nas kasy wymuszają? Co, co, co? Widzicie, widzicie? No tak, tak się nie robi, ale BSP tak robi. I przy okazji kolejna ciekawostka. Wiecie, że do Blockstar Planet może zostać dodany nowy tryb? Tak, nowy tryb może być gdzieś tutaj. I może wyglądać o w taki sposób. Czyli to będzie po prostu taki survival jak w Minecrafcie, tylko że w Blockstar Planet jako tryb. Pewnie będziemy musieli tam przejść jakieś fale zombie, coś. Nie wiadomo jeszcze tego, ale będzie coś takiego najprawdopodobniej, bo w ankiecie, gdzie zgłosowaliśmy na nowe rzeczy, które mają być dodane do Blockstar Planet, to była tam opcja, żeby dodać tryb survival. Tak więc to będzie, to jest prawie najprawdopodobne. To jest najprawdopodobniejsza opcja z tego odcinka. To jest najprawdopodobniejsza informacja, która się prawie na pewno stanie, bo samo Blockstar Planet o tym powiedziało. A jeszcze przejdziemy sobie do rzeczy. Czy będą kolejne Nexusy, bo to jest bardzo dziwne i nie wiemy tego tak naprawdę, ale jak wejdziemy sobie tutaj na telefon i wejdziemy sobie w co nowego w Blockstar Planet, to mamy tak. Odkryj nowego Nexusa. Uratowaliśmy wieloświat, pokonaliśmy złoczyńców i przetrwaliśmy niepewność. Nadszedł czas na kolejny etap Blockstar Planet. Zaczynam od zupełnie nowego Nexusa, domu wszystkich Blockstar. Czyli nowy Nexus, nowy dom, nowy etap. To już może nam coś podpowiedzieć, że to się może nigdy nie zmienić, skoro to jest dom. Dom Blockstar Planet, Blockstarów. Wiecie o co chodzi, co nie? Musimy troszkę pogłówkować, żeby się o tym dowiedzieć. Tak więc, no. Ja nie mam więcej informacji do przekazania w tym odcinku. Tak więc, ja wam dziękuję za oglądanie i elo.